Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o prokrastynacji w dalszym ciągu i będziemy mówić o tym, jaka jest granica, czy ona jest cienka, czy duża między lenistwem, odkładaniem wszystkiego na potem, czyli prokrastynacją, a nawet depresją. Jeżeli masz tendencję do tego, że przekładasz, odkładasz, nie robisz tego, co trzeba w danym momencie, tylko mówisz później, to koniecznie zobacz ten odcinek. Ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram moich klientów w tym, żeby lepiej realizowali swoje potencjały. Pomagam im zarządzać sobą w czasie, odkryć swoją pewność siebie, zbudować poczucie własnej wartości, no i to, żeby jeżeli chcą, to mogli realizować różne rzeczy. Jeżeli chcę, to mogę. Takie hasło przewodnie. Moi drodzy, jestem też autorką czterech książek. Dwie z nich to żółta książka o pewności siebie i właśnie książka o prokrastynacji. No i dzisiejszy temat trochę będzie taki dotyczący tego właśnie, czym jest, a czym nie jest prokrastynacja. Ponieważ wiele osób myli prokrastynację z lenistwem, często depresję też traktujemy jako właśnie lenistwo. No i to odkładanie na później, często zamiast zobaczyć i zbadać przyczynę, co jest powodem, dlaczego tak odkładamy i dlaczego te rzeczy, które są pilne, ważne, często nie są zrobione, to my wymyślamy różne wymówki, między innymi to, że po prostu jesteśmy prokrastynatorami. To słowo kiedyś było mi zupełnie obce, ale na kilka z rzędu sesji przychodzili do mnie klienci i mówili, bo ja cierpię, Pani Basiu, na prokrastynację. No i ja zachodziłam w głowę, na co to oni chorują i co to im dolega, a tymczasem okazywało się, że oni po prostu odkładają na później. Pozwólcie, że skorzystam z wiedzy zawartej w mojej osobistej książce, czyli wiecie, nieskromnie bardzo dobrej książce, i przeczytam Wam po prostu fragment tej książki, czym na pewno nie jest prokrastynacja. Bo prokrastynacja to jest odkładanie rzeczy na później, tych, które są ważne, często pilne, są kluczowe, ale niewygodne. Czyli nie chce Ci się zrobić raportu, albo niekoniecznie chcesz przygotować to wystąpienie publiczne, albo masz zadzwonić do pracownika, żeby mu powiedzieć, że niestety nie przedłużasz z nim umowy itd., itd. To dyskomfort w Tobie wywołuje, więc Ty to przerzucasz na później, na kiedyś i mówisz sobie, no teraz mam to z głowy, później będę się tym martwić. No, co się dzieje później, to pewnie wiecie, zwłaszcza jeżeli odkładacie, ale chciałabym te inne tematy poruszyć. Czym na pewno nie jest prokrastynacja? Lenistwo. Słowo prokrastynacja oraz lenistwo często bywają ze sobą mylone. Niektórzy uznają prokrastynację za bardziej elegancki synonim doskonale znanego nam lenistwa. Ich główny wspólny punkt stanowi brak chęci do podjęcia działania. Prokrastynacja to jednak nie to samo co lenistwo. Jeżeli należysz do osób leniwych, to zazwyczaj odkładasz coś, ponieważ ważniejsze od danego zadania są dla Ciebie odpoczynek lub jakaś przyjemność. W tym przypadku nie masz poczucia winy ani wyrzutów sumienia z powodu niezrealizowanego zadania i czujesz się z tym dobrze. Osoba prokrastynująca niekoniecznie spędza większość czasu na kanapie oglądając seriale na Netflixie. Często zajmuje się wieloma zadaniami, jednak niekiedy niewłaściwymi w danym momencie, takimi, które nie są aktualnie ważne. W przeciwieństwie do leniuchów, prokrastynatorzy odczuwają szereg negatywnych emocji, które są rezultatem właśnie odkładania na później. Rozumiecie różnicę? Prokrastynator mówi, dobrze, ja muszę zadzwonić do tego mojego pracownika, żeby mu powiedzieć, że nie przedłużamy mu umowy, ale tak naprawdę nie mogę tego teraz zrobić, bo przecież muszę rozładować towar, muszę zrobić nowe zamówienie, muszę przejrzeć nasze social media, to jest niedobry moment, teraz rano ten pracownik przyszedł, nie będę mu psuć całego dnia, powiem mu na końcu dnia. Czyli krótko mówiąc, prokrastynator sam sobie mydli oczy różnymi innymi działaniami i innymi ważnymi zadaniami po to, żeby nie mieć poczucia winy, które i tak występuje. Natomiast osoba, która jest leniwa, no to ona zazwyczaj odkłada to na kiedyś, bo mówi, no dobra, to nie jest istotne.
Tak, to jest niepotrzebne. Czyli na przykład, jeszcze inny przykład, ktoś, prokrastynator, będzie odkładał naukę języka angielskiego i mówił sobie: no, to nie jest ten moment, teraz mam inne sprawy, teraz są inne zajęcia, teraz jestem umówiona, to później, później, później zrobię tą lekcję wieczorem, zrobię tą lekcję w nocy, zrobię tą lekcję jutro rano, zrobię tą lekcję w południe i przekłada. A osoba leniwa najczęściej mówi: no, okej, no, dobra, zrobię to później. I nawet zapomina, że miała to zrobić później. Prokrastynator cały czas z tyłu głowy ma świadomość, że ma to nieodhaczone i że ma to zrobione. Mam nadzieję, że różnicę rozumiecie. Często myślimy też, że jesteśmy jacyś wadliwi, że ciągle wszystko odkładamy, więc prokrastynacja to nie wada. To nie wada Twojego systemu. Być może dobrą wiadomością będzie dla Ciebie to, że wszyscy prokrastynujemy i nie zawsze musi być to coś złego. Powiem więcej. To zupełnie normalne. Nie wszystkie zadania jesteśmy w stanie zrealizować od razu, natychmiast. Kiedy na przykład przychodzi nam się zmierzyć z realizacją czegoś, co jest dla nas zupełnie nowe albo wymaga od nas dużego nakładu pracy, czasami istnieje konieczność odłożenia tego na ten moment. Należy ustalić sobie priorytety i wyznaczyć czas na realizację kolejnych punktów w swoim planie lub podjąć świadomą decyzję, że nie będziemy zajmować się danymi zadaniami w tej chwili. Przed każdym z nas stoją jakieś wyzwania, które zaliczamy do nielubianych kategorii. Ważne jest, by zdawać sobie sprawę z tego, jaką mają wagę i jak odkładanie konkretnych zadań wpływa na dalsze nasze losy. Często mówimy: ze mną coś jest nie tak. Nie, no ja naprawdę, jak już jest coś ważne, to po prostu na pewno to odłożę na później. Ciągle coś odkładam, nie mogę się za to zadanie zabrać. Co ze mną jest nie tak? Wszystko jest w porządku. Być może tylko też masz świadomość, że dane zadanie wymaga od ciebie, bo zazwyczaj odkładamy rzeczy, które są nam nieprzyjemne, które wymagają większego zaangażowania, które wymagają wyjścia ze strefy komfortu. Więc zwróć uwagę, czy na przykład nie dedykujesz za małej ilości czasu na zrobienie tego zadania, w związku z tym się zniechęcasz i mówisz: nie, no, nie, no, jak ja mam napisać artykuł, jak zostało mi pół godziny? No to zrobię to jutro. Więc przyjrzyjcie się temu, co macie do zrobienia i oddajcie temu odpowiednią ilość czasu. Brak silnej woli to kolejna rzecz, którą słyszę na sesjach. Ktoś mówi: nie mam silnej woli, nie potrafię się zmobilizować. Czasami myślimy, że prokrastynacja jest równoznaczna z brakiem silnej woli. Zastanawiamy się i zasłaniamy się tym, mówiąc: to nie jest moja wina, ja po prostu nie mam wystarczającej silnej woli do tego, żeby zrobić coś, co jest potrzebne natychmiast. Jest to jednak wymówka. Znane są badania dotyczące silnej woli, o których dowiesz się z kolejnych części tej książki. Teraz w dużym skrócie wspomnę tylko, że silna wola to zasób wyczerpywalny. Moi drodzy, odkładamy na potem zazwyczaj z kilku powodów. Albo stosujemy wymówkozę, i to jest to odkładanie na potem związane z prokrastynacją, bo wiemy, że coś i tak będziemy musieli zrobić. I tak nas czeka. I tak jest to zapisane, bo jest po prostu ważne. Musimy coś zrobić do pracy, musimy się przygotować na spotkanie, musimy zrobić lekcję, odrobić lekcję na angielski, ale odkładamy to później, później, później. I tutaj w tej książce zawarłam różne sposoby na to, jak to odczarować. Druga opcja to jest lenistwo, ale wtedy odkładasz i w ogóle o tym nie pamiętasz. Prokrastynator zawsze nosi tę ropuchę na ramieniu i gdzieś z tyłu głowy ma, że jeszcze nie ma pozamykanych wszystkich tematów. Prokrastynator będzie cierpiał na bezsenność, będzie zestresowany, będzie ciągle miał w pamięci. On odłoży na później, będzie odczuwał ulgę, ale i tak gdzieś co jakiś czas mu się odbije nieprzyjemnie na wspomnienie tego, że kurczę, ten raport to trzeba dowieźć do piątku. To wystąpienie publiczne już za 2 tygodnie. Pracę dyplomową trzeba oddać do końca czerwca. No, okej, ale jeszcze mam czas, ale jeszcze mam inne ważniejsze rzeczy do zrobienia. Leniwiec zazwyczaj odkłada i w ogóle zapomina. Po prostu to nie jest kluczowe, to nie jest istotne i zajmuje się też często czymś przyjemnym, a prokrastynator często markuje inne zadania, żeby mieć wymówkę przed samym sobą i móc się rozgrzeszyć, że przecież on nie spędził tego czasu na nic nie robieniu, tylko przecież on robił różne ważne rzeczy. No, odłożył to na potem, ale przecież tyle było do zrobienia. Leniwiec, spotkasz go na kanapie, na Netflixie, na robieniu czegoś, co jest dla niego przyjemne. Ale trzeci aspekt, o który chciałabym powiedzieć, to depresja.
czy też stan okołodepresyjny, wypalenie zawodowe na przykład. Kiedy twój organizm jest zupełnie w innym stanie i ty odkładasz robienie różnych ważnych rzeczy na później, bo zwyczajnie siły, nie masz na to siły, zwyczajnie w świecie nie masz na to siły. Po prostu to wylatuje ci z głowy. Twój system tego nawet nie kataloguje. Gdzieś pojawia się, trzeba by było zrobić raport, ale myślisz sobie, nie mam siły. To jest ponad moje siły. Tylko tu pojawia się też zmęczenie fizyczne, często senność, czy właśnie zapadanie w drzemki, ucinanie sobie drzemek, uciekanie od obowiązków, apatia i niechęć, kompletna niechęć do zrobienia i niemoc. Oczywiście wszystko zależy od tego, na jakim jesteś etapie. I tu, jeżeli pomimo przygotowywania sobie różnych sposobów na to, żeby zapamiętać, żeby zrobić, żeby wykonać zadanie, jeżeli pomimo tego, że ty wiesz, że to jest ważne, że ty nawet chcesz, ale ci uleci, wyleci, jest odłożone, zapomniane, to po prostu udaj się do specjalisty, do lekarza i zacznij szukać przyczyny tego. Bo pamiętaj, że prokrastynator ma pełną świadomość tego, że odkłada i ma masę innych rzeczy na głowie, leniwiec odkłada i ma pozamiatane, natomiast jeżeli u ciebie jest coś w rodzaju zupełnego zmęczenia, zniechęcenia i takiego nawet często braku świadomości, aha, miałam to zrobić, okej, zapomniałem, nie? I tutaj nawet się bardzo duże poczucie winy może nie pojawić, bo to już jest stan obojętności, przynajmniej ja mam takie wspomnienia ze swoich dwóch depresji, no to w tym momencie proszę Was bardzo, udajcie się po pomoc do specjalisty, bo tu żadne sposoby, żadne metody nie zadziałają, tylko potrzebujecie profesjonalnej pomocy. A jeżeli wyczuwasz, że coś się zaczyna dziać, tym bardziej skorzystaj z pomocy albo zacznij szukać przyczyny tego stanu depresyjnego i po prostu usuń tą przyczynę. W moim przypadku to była zmiana pracy. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Wam za Waszą uważność. Dajcie znać w komentarzu, kogo znacie? Prokrastynatorów, leniwców czy osoby z wypaleniem zawodowym czy lekkim stanem depresyjnym? Jak to wygląda u Was? Jak się to przejawia? Napiszcie mi też, jakie macie swoje sposoby na to, żeby nie odkładać na później. Być może powstanie kolejny tom tej książki i tam zawrę właśnie Wasze porady. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.